W niedzielę 13 stycznia odbędzie się 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co oznacza, że do tego wydarzenia pozostało nieco ponad 20 dni. Na jakim etapie są przygotowania? Kończymy tak naprawdę przygotowania, wszystko dopinamy na ostatni guzik. No myślę, że jesteśmy gotowi. Czeka nas tylko wizyta w fundacji w celu wyrobienia identyfikatorów dla naszych 320 wolontariuszy i myślę, że na tym wydarzeniu skończymy przygotowania i będziemy tylko już tak naprawdę odhaczać na liście, czy wszystko mamy, czy jesteśmy do wszystkiego gotowi. Zapytam inaczej, kiedy zaczęliście przygotowania? Dzień po 26 finale? Dzień to może nie, ale pierwsze przymiarki odbyły się w lipcu 2018 roku. Jak będzie wyglądał 27 finał orkiestry? Standardowo będzie bardzo rozbudowany. Zaczynamy grać już w piątek 11 stycznia w szkołach podstawowych. Później mamy wydarzenie w Gminnym Domu Kultury w Ksawerowie. Tam jest akcja Przydasi, koncert. Koncertu chyba jednak nie będzie, ale będzie na pewno sztuka teatralna. Wystawa prac jednego z artystów tamtejszego Domu Kultury. W naszym MOK-u będzie koncert zespołu Bychlewianka, na który serdecznie zapraszamy. Jest to koncert biletowany, to jest wrzut do puszki wolontariusza. Myślę, że ponad godzinny spektakl przygotowany przez Bychlewiankę specjalnie na orkiestrę zadowoli wszystkich koneserów sztuki ludowej. Sobota to mamy drugie zawody cross-treningowe, gdzie mamy prawie 100 zgłoszeń ludzi z całej Polski, z Opola, ze Śląska, z Mazowsza, także naprawdę mega wydarzenie, poszło w świat, że impreza była fajnie przygotowana i zawodnicy z całej Polski zjeżdżają. Później mamy turniej Nerfa, to jest takie strzelanie z karabinków, coś a la paintball, tylko że dla dzieci. Zawodnicy strzelają takimi gąbczastymi pociskami do siebie, będą ustawione przeszkody. Drużyny trzyosobowe serdecznie zapraszamy, są jeszcze wolne miejsca. Dalej na sobocie. Na pewno mamy koncert w klubie Zielona Górka, gdzie zagrają nasi niezawodni przyjaciele z zespołu Gitarzyści po 40. To jest też koncert biletowany, też wrzut do puszki wolontariusza. Mamy dyskotekę w klubie Fenix. Niedziela to już troszkę, a mam jeszcze maraton Zumby w sobotę, bym zapomniał, bo to już trzeci maraton Zumby przygotowany przez Strefę Ruchu i przez Eskadrę. Festyn dzieci dzieciom, też nasze sztandarowe wydarzenie od 10 do 14 w hali powiatowej na ulicy Świętego Jana. Dużo się dzieje, ciężko to wszystko spamiętać, tak z głowy powiedzieć, natomiast niedziela już na spokojniej. Mamy trzeci pobieński bieg po licie z cukrzycą na Lewitynie, o 11 morsowanie dla chętnych i odważnych. Później już tylko koncert finałowy od godziny 15 na parkingu Centrum Handlowego Echo. O 20 pokaz fajerwerków, czyli światełko do nieba. To teraz skupmy się na tym wielkim finale, czyli kogo zobaczymy na dużej scenie? Oprócz zespołów lokalnych, czyli pobieńsko-łódzkich, czyli Suchy Pion, RZK Sound, wystąpią też zespoły troszkę bardziej znane, zespół Bakshish, czyli taki prekursor muzyki reggae w Polsce, oni grają już prawie 40 lat. Prawie czy ponad 40 lat. Myślę, że zadowolą wielu pobianiczan w moim wieku. A dla młodzieży romantycy lekkich obyczajów, to jest taki topowy, woodstockowy zespół. Myślę, że też będzie spełni oczekiwania tej młodszej części publiczności. A jeśli chodzi o atrakcje wokół sceny tego wieczoru? Atrakcji wokół sceny, jak zawsze staramy się, żeby coś się działo, żeby to żyło. Będzie na pewno stanowisko firmy Janmur z samochodem terenowym, z symulatorem samochodu terenowego, będzie pokaz trasury psów policyjnych, będą kłady, będzie strefa straży pożarnej, gdzie będziemy mogli zobaczyć te trzy najnowsze wozy naszych okolicznych OSP oraz będzie stanowisko straży pożarnej, gdzie najmłodsi będą mogli przymierzyć strój, założyć aparat tlenowy, także będzie się działo, zapraszamy wszystkich.
Wolontariusze zbierać będą datki do puszek nie tylko podczas tego niedzielnego finału na parkingu Centrum Handlowego Echo, ale na tych wszystkich imprezach towarzyszących. Tak, zbiórka na ulicach miasta odbywa się tylko w dniu finału, czyli 13 stycznia, natomiast wszystkie inne imprezy mają status imprezy zamkniętej i tam możemy zbierać pieniądze do puszek wolontariuszy. Zasady są takie same, czyli wolontariusz z identyfikatorem i puszka z plombami, natomiast nie kwestujemy w inne dni oprócz niedzieli na ulicach naszego miasta. Czy wolontariusze będą mieli też terminale? Czy będzie możliwość zapłacenia kartą? Tak, wnioskowaliśmy do fundacji o przyznanie 5 terminali. Wiem, że zostały nam przyznane, natomiast nie wiem w jakiej ilości, bo szkolenie dopiero się odbędzie bodajże 7 stycznia i wtedy będę znał dokładną ilość terminali, które zostały nam przyznane. Natomiast wiem, że mamy, bo zostaliśmy zaproszeni na szkolenie z obsługi terminali. Kiedy pojawią się plakaty na mieście i będzie można się zapoznać ze szczegółowym programem ramowym Wielkiej Orkiestry? Plakaty pojawią się, znaczy plakaty w tej chwili się drukują. Wczoraj zostały wysłane do drukarni, jakby no do ostatniej chwili zwlekamy, bo chcemy, żeby wszyscy nasi partnerzy się na nich znaleźli. Natomiast wczoraj już to był taki końcowy termin, deadline, kiedy musieliśmy wysłać je do drukarni, żeby były na początek stycznia i liczymy, że na początku stycznia będą na mieście. Natomiast my wrzucimy je na naszego Facebooka, myślę, że lada dzień. Czyli tam można się też zapoznać ze szczegółami. Tak, zarówno na naszym Facebooku Woś Pabianice, jak i na stronie wośpabianicach.pl. Tak, tam wszystkie informacje są na bieżąco uzupełniane. Jeszcze na koniec powiedzmy, dla kogo gra 27 Orkiestra? 27 Orkiestra gra dla szpitali specjalistycznych, dziecięcych. To są szpitale drugiego i trzeciego stopnia, czyli takie typu Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, tak, Instytut Centrum Zdrowia Dziecka. Wszystkie też specjalistyczne szpitale, które diagnozują i na bieżąco ratują życie dzieci.